No, gorzej niż zaadoptować dziecko. Dziecko też bym mogła zaadoptować. Rozmawiałam ostatnio z Mateuszem, że nie miałabym problemu z tym, żeby adoptować dziecko. W sensie, czemu nie? Że byłabym na to jakby gotowa psychicznie, o tak. Fajnie te kluseczki wyglądają. Jak małe farfocle i Borucik tu przyszedł. Pokażę wam na koniec, bo zamiast mąki użyłam kaszy mannej. Czy ciebie bym zaadoptowała? No nie wiem, nie wiem. Tego psa kupisz, a drugiego wsadzą do kojca. To jest właśnie błędne myślenie, bo lepiej jest uratować jedno życie, czy tam nie wiem, jedno życie psa, niż właśnie powtarzać, że o, to kolejnego wsadzą do kojca. No pewnie tak zrobią, wszystkich psów na tym świecie nie uratuję, ale zawsze jedno życie mogę uratować. Dzięki, Krzysiek. Dobra, kolejny kluseczek. Choruję na serducho, no. Mam problemy z sercem, niestety. Takie nawet miałam stany przedzawałowe. Muszę o to zadbać. Muszą mi podłączyć EKG i wszystko. Mój kolega jak wrócił pijany to do domu, to pies go pogryzł, bo nie poznał. Psy ogólnie nie lubią osób pod wpływem alkoholu. Na przykład mój Borut, tak wiecie, ogólnie lubi ludzi, ale na przykład pod wpływem alkoholu jest bardzo podejrzany do takich ludzi. I słyszałam od pani weterynarz, bo o to pytałam, że psy nie lubią ludzi pod wpływem alkoholu. Tak samo psy się często boją dzieci, bo ludzie pod wpływem alkoholu czy dzieci są po prostu, wiecie, nieprzewidywalni. Mi nie przeszkadzają, mi też nie. Ja sama nie piję alkoholu, ale mam, Grzegorzu, 26 lat. Będę w tym roku kończyła 26 lat. Te wypowiedzi ma bardzo mądre. Czasem ma złą... dobry przekaz, a złą formę, ale uważam, że dużo jego słów jest bardzo... trafionych. Siemka, cześć. Ale to nie jest live polityczny. Dla mnie to możecie nawet głosować za Robertem Biedroniem. Mało mnie to interesuje. Ważne, żebyście byli dobrzymi ludźmi. Lubię koty, Łukasz. Byliśmy z Mateuszem domem tymczasowym dla kotów i nie naraz, ale ogólnie mieliśmy w domu z 7 albo 8 kotów. Po prostu to wyglądało tak, że jak kot znajdywał dom, bo fundacja szukała mu domu, to my po prostu przygarnialiśmy kolejnego kota. Lubię koty, psy. Czyli tracisz właśnie kilku obserwujących, skoro popierasz Konfederację. Ojejku, jak mi przykro. Lepiej być nielubianym za to, kim jesteś, niż kochanym za postać, którą kreujesz. Jest wiele influencerek w internecie, które nie, w ogóle nie wypowiadają się a propos swoich poglądów politycznych ze względu na to, żeby nie tracić swoich obserwatorów. Albo po prostu w ogóle nie śledzą polityki. Więc nigdzie nie powiedziałam, że popieram Konfederację. Ja jestem ogólnie apolityczna. Ale jeżeli już miałabym powiedzieć, do których poglądów jest mi najbliżej, no to raczej Konfederacja. A to, że tracę obserwatorów... Jak ja sobie z tym poradzę? Jak ja sobie z tym poradzę? Powiedz mi, jak ja sobie z tym poradzę? Że stracę jakichś ludzi na swoim profilu. Ja mam nadzieję, że ludzie mnie lubią dlatego, kim jestem, a nie za jaką partią głosuję. To jest chyba jedyne słuszne podejście. Bo ja nikomu nie zaglądam w tabelę do głosowania. Nie wiem. Mnie na przykład, jak lubię jakąś influencerka albo influencera, to lubię go za osobowość, a nie za to, na kogo głosuję. Kim jesteś kobietą? Czy współpracuję razem z Alfa? No jestem jakby współtwórcą tej akademii. Co sądzę o kotach sfinkskich? Wszystkie koty są fajne. Ja już zrobiłam, teraz będę wrzucała do wrzątku. Dzięki, Danio. Buziaki też dla ciebie. Teraz będę wrzucała, moi drodzy, kluski leniwe do wrzącej się wody. W
Flaki z olejem napisała Hanna, siedząc na moim live'ie. Hanna, nikt cię tutaj nie trzyma, nie jesteś niewolnikiem. Chociaż mam wrażenie, że dużo osób w dzisiejszych czasach zachowuje się jak niewolnicy. Właśnie to też jest, że nie ponoszą sprawności nad swoim życiem. Czyli na przykład siedzą na live'ie kogoś, kogo uważają za nudnego. Ja na przykład sadystką nie jestem i jak ktoś mnie wkurza, to po prostu blokuję taką osobę albo jej nie oglądam. A robię sobie kluseczki, Lane. Znaczy, nie że hejtować, tylko wiecie, wejść na kogoś live'a i napisać, ale jesteś nudna, jednocześnie siedząc na tym live'ie, to jest... mi to rozwala głowę po prostu. Nieodporna na hejt? Nie wiem, wujo. Ty akurat piszesz komentarze jak zacięta płyta. Pod każdym moim filmem ty nawet mnie nie słuchasz, ty tylko patrzysz na mój wygląd i piszesz: a masz 1,80 m? Więc ja też czytam te twoje komentarze i zastanawiam się, o co chodzi. Znaczy, jedyną osobą, która mnie obcina, to jesteś ty, bo pod każdym moim filmem piszesz, czy mam 1,80 m. A ja, jak wyobraź sobie, że ja ogólnie nie wchodzę na profile innych osób. Nie interesuje mnie, co robisz. O, jesteś w klapeczkach i w piżance, czyli jessu nie masz. Hejka, hej. O, teraz na przykład wejdę sobie na twój profil. Również obserwuj, czyli jednak mnie obserwujesz. Czyli jednak mnie lubisz, ale ja ciebie nie lubię, więc wchodzę na twój profil i robię zablokuj. Cześć i czołem. Słuchajcie, zaraz będę, no, krótka piłka, w sensie, słuchaj, coś cię denerwuje, to po prostu usuwasz taką osobę i blokujesz. To ten typek był ogólnie trochę, nie jestem z Podlasia, był trochę dziwny, bo na przykład, wiecie, nagrałam filmik o zbiórce dla mojej koleżanki, która jest chora, na przykład nagrywałam filmiki takie bardziej poważne, w których naprawdę nie wypadało, wiecie, pisać głupot, a ktoś mi pisze pod tym filmem: a czemu się nie pochwaliłaś, że masz 1,81 m? A ja mówię o na przykład mojej chorej koleżance, albo mówię o powodziach, a on pisze: a dlaczego się nie pochwaliłaś, że masz 1,81 m? Więc dla mnie takie osoby to są osoby, które nawet nie słuchają tego, co ja mówię, tylko po prostu, wiecie, jak zacięta płyta tam swoją mantrę. Witam serdecznie, dzięki mordziaty. Zaraz wrzucamy sobie kluseczki, nawet kształtne wyszły te kluseczki. Elo, elo. No możliwe, że jestem. Do niskich nie należę. Chętnie bym oddała kilka centymetrów. Niestety świat teraz nie uznaje żadnych wartości. Ja po prostu mam wrażenie, że ludzie są na TikToku... Jest cały przekrój społeczeństwa. Czy próbowałaś w końcu kebaba od Afgana, ale mówisz o tym palm kebab, Karol? Mówisz o palm kebab?